Siema, siema, jestem Ryan Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Sprawdzanie i ocenianie map do Farminga 19. Dziś na celowniku mamy Dolinę Kwiatów od Sharpiego w wersji 1.1. Także czekam tą wersję, nie ukrywam, ponieważ wiem, że Sharpie pisał mi, że miał trochę błędów na tej mapie, na tej V1 i że wie jak je naprawić, więc żebym tam się nie wyrywał, więc trochę poczekałem, no i jest ta wersja 1.1. Także sobie ją ocenimy. No, więc oczywiście lecimy z samym tematem, ale na początek zaczniemy. Oczywiście przeczytam wam wszystko, co napisał autor. Mapa zawiera jedno małe gospodarstwo z miejscem pod rozbudowę Playstable, pod małą wyszynę i zagrody. Trzy działki budowlane, ogrodzone płotem, który można usunąć za pomocą piły mechanicznej. O, a gospodarstwo budować od zera. Także bardzo fajnie. 101 pól małych, średnich i dużych, 115 farmlandów, misje na polach, multiterrain, dynamiczne błoto na stałe, ale i podeszczowe, 10 skupów plus tartak, BGA, własne tekstury autorstwa Nismo, dwa obiekty w sklepie, chlewnie i kurnik dodane do mapy za pozwoleniem Daniel X321, dwa miasteczka, polski klimat, możliwość czerpania wody z jeziorka, bardzo fajnie. No i zmiany w wersji 1.1 nastąpiły takie. Naprawiono pozycję maszyn startowych na poziomie nowy rolnik. Dodano kurnik, chlewnie i silo zbożowy do budynków startowych na poziomie nowy rolnik. Poszczono bramy wjazdowe i dojazdówki na gotowe gospodarstwo. Dodano trigger snu przy domu możliwy do sprzedania i kupienia. Poprawiono lewitujące drzewa w zagajniku obok pola numer 82. Usunięto lewitujące śmieci nad niektórymi polami. Ograniczono błoto na polach wyłącznie do podeszczowego. Dodano dwa zimowe kontrakty na odśnieżanie w HF Gniewko i w skupie Agrolog. Chyba jakoś tak to się da. Zwężono niektóre drogi polne do drobne poprawki kosmetyczne. No i to wszystko, jeżeli chodzi o to, co miał nam do przekazania autor. A teraz zajmijmy się tym, co ja mam wam do przekazania, czyli prawdziwy opis tej mapy. Dobra, oczywiście tak. Cóż, może zaraz wróćmy do kategorii, żeby nie zwlekać, prawda? Bo bez sensu byłoby, żebym teraz chodził po mapie i pokazywał byle co. Tak, zacznijmy po prostu od wyglądu. Dobra, jeżeli chodzi o wygląd, to jest to akurat bardzo fajnie, bo modele wszystkie oczywiście są mi doskonale znane. Tu tylko tam to jest taki glossman poprawił, ale to nic. Wygląda mapa dosyć schludnie, fajnie. Drogi tutaj bardzo ładnie są poukładane. I nie jest mapa prosta taka. Pod względem terenu jest to ładnie zrobione. I co ciekawe, nawet to jakoś wygląda, więc jak na pierwszą mapkę ogólnie, bo to jest pierwsza mapa Sharpiego, to szacuneczek, bo naprawdę super jest, nie? Jest fajnie, są tekstury dodatkowe, jak i zbóż, jak i terenu, więc super. Naprawdę szacuneczek, jestem pod wrażeniem, że tak to fajnie, nawet personalnie wyszło. Kilka, jak wiecie, zagajników, żuberki i tak dalej. No to już akurat to nie pójdzie niestety na modhuba z tymi żuberkami, ale chyba z tego co nawet nie jest wydawane. Na modhuba, to mamy właśnie gospodarstwo, chyba nawet startowe. No i tu właśnie są te kurniki i obory od Daniela. Tak, więc spoko. One są nawet chyba prawdopodobnie jeszcze w mapie. Dokładnie. No, więc super. Więc nic chyba nie ma, nie? Silosów tam też jakichś żadnych. A nie, jeszcze jest silos zbożowy ten. Ale jego to akurat gdzieś tam modhubie chyba widziałem. Z tego co mi się kojarzy. Także, czy modhubie, na LS Wordzie gdzieś tam się przewijał po forach jakichś różnych. Więc spoko. Gospodarstwo ładne, schludne, takie, to wiecie, jakaś wiatka na bizonka. No takie w sam raz ładne. Troszkę tutaj teren poprawia, ale wiadomo, to wszystko jeszcze pod Playstable, więc jakby ktoś sobie chciał coś postawić, to jak najbardziej można. Tylko właśnie to jest tam właśnie minus, nie? Że trochę to tak pusto jest w tych miejscach, widzicie. I no dlatego nie lubię robić gospodarek Playstable, takich pół Playstable, nie? Bo to jest takie postawione, ale moglibyście sobie coś tam zmienić, nie? Więc tak nie za bardzo to lubię robić, ale i tak wygląda to ładnie nawet tutaj, więc po postawieniu kilku razy będzie o wiele lepiej, nie? Zapewne. Dobra, co tu jeszcze mamy? Otwieranie, wszystko działa jak należy, tak, tu mamy maszynki start. Fajna tanka, nie widziałem jej gdzie jeszcze. Okej. Biogazownia, dosyć spora, ogromna bym rzekł nawet, że bardzo duża. Drogi polne, bardzo ładne oczywiście. Coś tu jeszcze miałem. Plus ogólnie wielki ode mnie, jeżeli chodzi o całą mapę, to jest za to, za te chodniki. Takie proste, zobaczcie. A jednak fajnie wyglądają, więc super, szacuneczek. Jakby troszkę ten teren podwyższyć może nawet, bo już wtedy wiem, że byłoby średnio, ale nic.
wygląda spoko. To jest oddzielone w wielu miejscowościach, to tak widziałem, że właśnie jest wszystko zrobione asfaltem i podnoszą takie dorobione krawężniki. I to spoko wygląda, nawet naturalnie, więc pomysł jak najbardziej na plus ode mnie, za to to jest plusik. Co jeszcze jest mega plusem wielkim dla mnie, o tutaj Shell, fajnie, to jest oczywiście reklama mojego ulubionego serialu na Netflixie. Znowu, czyli proszę bardzo, no za to jest ogromny plus, nie? Zresztą chyba kto siedzi w moim streamie doskonale wie, że Wiedźmina to ja po prostu uwielbiam. Także plusik, tak punktujesz, Czarpi. Tutaj bardzo fajnie, o dziwo, oryginalny budynek, a wygląda ładnie, nie? Ładnie to wygląda, posuń nawet do tego. Więc mi się podoba. Biedroneczka, ludzie sobie chodzą, szkoda, że samochodnie zaparkowane, ale to nic. Kościółek, tutaj jakiś też w miarę taki nawet ładny. O, i tutaj oto. Super, oto, to jest super, te progi zwalniające. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj wiadomo, msze święte w parafii Kwiatowo, poniedziałek, sobota, niedziela, kurde, cały czas lecą mszy. Nieźle. Tutaj jakiś ten porozjeżdżany, tak widać, że troszkę się już tutaj dużo wydarzyło na tej drodze. Co to mamy, jakiś straż pożarną? Chyba tak. Mhm. Chyba straż pożarną. Fajnie. No i dobra. Coś jeszcze koło pola numer 42, pozwólcie sobie podlecę. Dokładnie nie wiem, gdzie to ono było, chyba tutaj. Jest świetna droga, po prostu świetna. Ułożenie tego jest mega. Pod koniec to ładnie wyszło. No i tu jeszcze ten tekstura tam na środku, taka troszkę bardziej, powiedzmy to, jaśniejsza niż sama trawa, taka trochę porozdzielana. Super, naprawdę, tak jak zobaczyłem, to mówię, wow, świetne, naprawdę, super pomysł. Dobra, i w sumie to chyba tyle z wyglądu, lecimy teraz do zakończenia. No i zakończenie, jak widać, bardzo, bardzo proste. W ogóle tekstura na tych drzewach, taka ciemniejsza, zielona, bardzo ładna. No i zobaczcie, proste zakończenie, nie możemy wylecieć, bo oczywiście jest bariera walnięta przez cały ten. Super, bardzo dobrze, bardzo dobra robota. Więc fajnie to wyszło. No i patrzcie, takie coś tam jest, ale już w tym momencie jesteśmy zablokowani, tam nic nie widać, nie? Nawet może tam trochę to wcześniej, ale to tak mówię, drobna sugestia ode mnie. Wygląda to nawet spoko. Tutaj to już jest poziom też trochę za daleko nawet. Tak w tym miejscu byłoby w sam raz, ale jest tak nieźle. Powiem, naprawdę jest spoko, jest fajnie i wygląda to super, nie? O, tutaj pomost oczywiście, przepie kempingowe, fajnie, wszystko super. Takie, widzicie, proste zakończenie, mega proste. Ale jednak takie, no tu na przykład nie, bym trochę poprawił też tego, bo tak wystaje wysoko, chociaż może nawet taki ma być klimat. Ale to nic, w ogóle się wrąbałem. Tam jakieś, nie wiem, co to zdrzały tak dziwnie w dół, zaraz zobaczymy tego, co się z nim stanie. Meatbuster. No nieważne, dobra. Nie, no i mówię, zakończenie proste, widzicie, takie mega proste. No fakt, monotone jest, bo jest całe takie, jest całe te, jest cały dom dookoła. Tam gdzieś jakieś w tle wiatraki, spoko. I tak cały sobie leci dookoła. Tu bym to troszkę asfalt dalej poprowadził, jeszcze dalej. Ale ogólnie super jest, nie? Takie, kurde, pierwszy raz widzę takie proste zakończenie. No fakt, monotone, bo jest wszędzie takie samo dookoła. Ale jest git. Tutaj jakiś tam plejnik sobie z tego wygląda. Nawet nie jest najgorzej. Tylko co bym poprawił, na przykład tutaj to gdzieś tu plane lewitowo takie trochę zauważyłem. Taki mini szczegół, oczywiście to się tego nie dopierdzielam, tylko mówię, może warto, żeby Sharpie zobaczył, gdzie to było. To gdzieś w tym miejscu. To gdzieś w tym miejscu było. No dobra, nieważne, chyba to o to mi chodziło. O to mi chodziło, ale to nieważne, nie widać. I co tu jeszcze bym zrobił w tym miejscu, tutaj przy zakończeniu. Jak mówię, też bym troszkę asfaltem pociągnął, bo skoro tak nic nie widać, to dojeżdżamy, jest koniec, więc widać, tam się kończy, nie? Troszkę asfalt podciągnął bardziej, jakieś domki postawią może albo drzewka, takie coś, nie? Więc i tak jest ogólnie super. No i w sumie chyba tylko tyle, nie? Jeżeli chodzi o zakończenie, bardzo ładnie wyszło. Prosto, monotonnie, ale ładnie, schludnie. Więc plusik. Czas na błędy, oczywiście moja ulubiona kategoria, czyli przejdźmy oczywiście do drogi tej, którą tu zauważyłem właśnie przed chwilą nawet, więc ładnie się zamaskowała, ale trochę słabo, że tak jest strasznie pod górę. Albo bym teren poprawił, no bo trochę tak słabo wygląda, nie? Troszkę terenik poprawił, byłoby naprawdę miodzio, ale no teren głównie poprawił tutaj, nie? I byłoby cacy. Jest troszkę tak na podniesieniu, może nawet specjalnie tak miał być.
No, no chyba tak specjalnie miało być, więc w sumie nie wiem, no tutaj troszkę tak za wysoko mi się wydaje. No ale nic, dobra. Więc to taki minusik za to, delikatny. No i tutaj za ten teren, który jest. Może ja wam go pokażę, czekajcie, które to jest pole. 48, o proszę. Teraz widać, doskonale. Jest to takie, jak widzicie, troszkę postrzępione to. Wygładzić dosłownie i tyle, nie? No można by zrobić coś tam samemu w grze, ale wtedy byśmy musieli pole jakby dorobić sobie. Mimo wszystko, taki drobny błąd bym poprawił. I byłoby naprawdę już o wiele lepiej, nie? Także to tak tyle. No i co jeszcze zobaczyłem, to trawy brakuje w jednym miejscu. Wiem, czemu się takie szczegóły, ale no jak sprawdzamy, to sprawdzamy wszystko, nie? I to jest gdzieś tutaj chyba, tak. No takie widzicie, trochę pusto to wygląda, nie? Dodać trochę trawy tej. Może zapomniałeś po prostu tam, albo gdzieś tam coś robiłeś prawdopodobnie i nawet nie zauważyłeś. Także poprawić to, tak jeszcze dodać trawy i byłoby tacy. Ale ogólnie mam się z tego zrzepić, nie? No i obok pola 38 jeszcze mamy jedną rzecz. Gdzie jest 38? Gdzieś chyba tam było. 38, gdzie jest 38, gdzie jest 38? A, tam jest. Dokładnie, więc zawracamy. Obok 38, tutaj coś tu lewitowało. O, teraz widać to, dokładnie. W tym miejscu o to mi chodziło, nie? Taki drobny błąd z zakończeniem, bo na to możemy lecieć, nie? Więc tak troszkę niżej byłoby zacy. I w sumie, jeżeli chodzi o błędów, to czysto. Wszystko czysto. Lok oczywiście czyściusieńki. Także szacun. Naprawdę szarpi, odwodzić kawał dobrej roboty, bo jak na pierwszą mapkę, a czysty lok. No nie każdy tak potrafi, nie każdy tak potrafi, widzicie, nic nie ma, nie? Więc wow, ja pełen podziwu jestem, nie? Dobra, przejdźmy teraz do skryptów i zakończymy sobie. Okej, czas na skrypty, jak widzicie, więc trzeba spełnić ten płot, bo ponoć da się go usunąć piłą motorową. O ile pierwsze coś takiego słyszę, to bardzo chciałem to sprawdzić, dlatego sobie taką piłą motorową zakupimy. Polecimy z Husqvarną. Okej, okay, dobra. I zobaczymy, czy naprawdę to działa, bo ja mówię, trochę jestem taki wow, nie? Po prostu go wycinamy w ten sposób, tak? Czekajcie. W ten sposób to jest zrobione, czyli jak usuwamy sobie jakąś tam część tego, to nam to się usuwa ta część. Jak to jest zrobione w ogóle, na zasadzie kolizji, czy co? Trigger jakiegoś? Ej, ciekawe to jest, bardzo ciekawe, tego się nie widziałem. Czyli zresztą sobie tniemy ten płot w tym miejscu. Na samym końcu. I nam się usuwa, tak? Możemy sobie ten płot potem pewnie sprzedać, no bo to jest jako drewno normalne. Więc wow. Wow. Wow, świetne. Świetne. Za to plusik, nie? Tego nigdy nie widziałem jeszcze w żadnej mapie. Tego nie możemy podnieść w jakiś sposób. No jest triggerek, znaczy ten kolizja. Super. Jak dla mnie, bomba, nie? Sprzedamy sobie teraz tą piłę. Bo mi niepotrzebna będzie, to jeszcze mam bardzo tą maszynę start. Buty? Farm boots? Dobra, więc to super, bardzo fajnie, że takie coś jest zrobione. Oczywiście dynamic terrain to nawet nie sprawdzam, bo na bank jest. Zresztą widać nawet po niektórych polach. Błoto na polach, tak jak mówisz, ograniczyłeś tylko do teraz nowej wersji. O, to jakaś górka duża wyszła. Też może popraw trochę. Bo tak mówiłeś, ograniczyłeś tylko do tego podeszczowego, więc bardzo dobrze. Ja się błoto wywaliłem całkowicie. Bo tam miały konsole problemy z tym. Budynki na mapie, oczywiście te PlayStable są, więc fajnie, dodane są tego od Daniela. Najsik. Trigger snu. Jest on zapewne w tym gospodarstwie rolnym. Aha, to jest trigger snu, po prostu ten but, żeś ustawił. Aż sobie normalnie sprawdzę, poczekajcie. Zobaczymy sobie, czyli co. Rozumiem, że to jest jako ściąganie butów tak ustawione, tak? Dajemy sobie godzinę jakąś fajną. Taką 23. Okej. I tu jest jako całość taki triggerek. Okej, więc dobra, wejdźmy sobie do niego. Prześpijmy się w takim razie. Nie wiem. Z 8 godzin. Okej, no i sobie mamy, tak? Tak jak standardowo do farmingu wygląda. Taki tutaj. Okej, i super, czyli to jest jako buty. Super pomysł, naprawdę, że wiecie, ściągamy sobie buty i wchodzimy do domu. Ej, genialne. Pomysłowość naprawdę, Sharpie, to masz tutaj wielką. Myślisz nie szablonowo, także fajnie. Podoba mi się to. Trigger snu oczywiście spoko. Zimowe kontrakty też są tutaj, możliwość odśnieżania, także wow, super, genialny pomysł. Aż się zastanawiam, czy sam tego u siebie nie walnąć, bo genialne. No i oczywiście działanie season, oczywiście jakby logiczne, skoro są misje od śniegu. I to tyle, jeżeli chodzi o skrypty. Bardzo fajnie, ogólnie zaskoczyłeś mnie. Takich mapek więcej, więcej takich mapek.
Troszkę popracuję nad całym klimatem, bo jest taki trochę mieszany. Tam jest albo mega nowo, to na przykład bym trochę poprawił, bo jest niezbyt to ładnie wygląda. Ale momentami właśnie jest tak, że masz, jak tu na przykład, nie? Jakieś tam stare domki, tak dalej, silosy, a potem wjeżdżamy nagle w mega zmodernizowany sklep, klasa. W sumie tak może być, nie? Że gdzieś na jakiejś pipidubie jest takie coś, no ale spoko. I tak trochę jest tak niedolicie, nie? Jakby to wszystko ujednolicie do jednego klimatu, byłoby fajnie. Bo trochę wygląda jak zlepek budynków, ale mimo wszystko to tak moja opinia, nie? Moja opinia. Więc tam nic oczywiście nie będzie tego serca. No i fajne te, oczywiście te są słupy, takie jeszcze też nie widziałem. Więc spoko, całkiem spoko. Dobra, przejdźmy do podsumowania. Okej, także jeżeli chodzi o całość, to oczywiście mega super, jeżeli chodzi o mapkę, bo prosto wyszło, bardzo prosto, takich budynków znanych, ale fajnie ułożonych, więc jest całkiem nieźle. Teren bardzo fajnie, tekstury upraw i ziemi na plus ogromny. Zawiedzi mnie oczywiście też plusik ode mnie. Zakończenie monotonne, ale bardzo ładne. Takiego jeszcze nie widziałem w sumie na mapach, więc coś oryginalnego nawet. Także super. Jeśli chodzi o błędy vlogu, czysto poprawić dwie rzeczy, dosłownie jest miodzio. No i skrypty, tutaj akurat chyba najlepsza mapka 19, jeżeli chodzi o skrypty, jaką sprawdzałem w tej serii, w tej nowej serii, więc super, bardzo dobrze. No i za całość oczywiście w gwiazdkach otrzymujesz ode mnie 4 na 5 gwiazdek, ponieważ no porwałeś mnie trochę tą mapą, nie ukrywam, szczególnie tymi skryptami. Jeżeli chodzi o takie głupie rzeczy właśnie jak trigger snu, czy usuwanie piłą mechaniczną tego płotu, no genialne, naprawdę coś super. No i misje kontraktowe, jeżeli chodzi o śnieg, ten tak? Odśnieżanie. Super. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Więc link oczywiście mam do mapki macie w opisie, zapraszam do Szarpiego na kanał. Świat Szarpiego chyba nawet. Jest, więc super. Ogólnie, mówię, drobne są błędy, troszkę klimatem jest niejednorodnie, bym to poprawił jeszcze, ale... To jest, mówię, oczywiście moje zdanie. Wy możecie wyrobić sobie własne, nie? Prawda? Na podstawie tego, co tu wam powiedziałem. Więc dzięki za uwagę. Ja jestem Rawid Chipley, do kolejnych filmów ze sprawdzania ocenia map. Trzymajcie się. No i cześć.